Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Zaku, to jest Akinator. I dziś ten oto głupi dżin, który ciągle mnie pokanuje, odpowie nam, co lub kto jest naszym przeciwieństwem. Zobaczymy, ja już się boję, ale zaczynajmy. Wszystko po prostu przeciwnie zaznaczamy. Na przykład, czy twoja postać ma 20 lat, zaznaczamy tak. Myślę, że wiecie, o co chodzi. Ja tutaj zaznaczam sobie, że ma 20 lat, dlatego że czasami jak ten skubaniec widzi, że ktoś wpisuje, że ma wiek minus 18, to pisze: ta postać nie jest dla dzieci, chociaż tak naprawdę nawet nie wie, o kogo mu chodzi, więc no tak. Okej, czy twoja postać sprawdziła? Nie, ja jestem jakiś kurde podrabiańcem. Czy twoja postać była kiedyś w przestrzeni kosmicznej? Tak, byłem kiedyś w przestrzeni kosmicznej. Walczę mieczem, oczywiście, że walczę mieczem. Czy twoja postać jest znana z tego, że stworzyła świat? Tak. To będzie Bóg chyba wyjdzie. Czy twoja postać pochodzi z anime, japońskiej kreskówki? Tak, pochodzi z anime. Czy twoja postać grała w zespole Nirvana? Tak. Czy twoja postać czyta gazety dla nastolatków? Tak. Czy twoja postać zna cię osobiście? Czy ja znam siebie? Nie, w ogóle nie znam się. Kto to jest Luzak TV? No, nie wiem. Czy twoja postać ma greckie pochodzenie? Tak, ma greckie pochodzenie. Ja jestem Luzakos Tivakos. Czy twoja postać pochodzi z Maroka? Tak, pochodzę z Maroka. To jest Natasha Grixinger. Aha, czyli ona jest znana z tego, że stworzyła świat. Czyli jakaś grecka piosenkarka stworzyła świat. Zarąbiście i ona walczy mieczem. Może w teledysku, okej, dobra, może tak, dobra, nie ma. A teraz słuchajcie, zgadniemy sobie małych youtuberów. Dokładnie tak, zobaczymy, czy Akinator zna małych youtuberów. Znasz małych youtuberów? Znasz? No powiedz, znasz? Dowiesz się w swoim czasie! Okej, zgadnijmy sobie więc Dominika Andrusieczko. Cześć! Dokładnie tak. Czy twoja postać naprawdę istnieje, tak? Dominika Andrusieczko naprawdę istnieje. Czy nie jest kobietą? Czy pochodzi z Polski? Tak. Czy jest youtuberem? Tak. Nie jest związana z Minecraftem. Nie znam mnie osobiście. Czy jest bohaterem skazanego na śmierć? Nie. Czy twoja postać jest kelnerką? Nie. Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Czy zmarła śmiercią naturalną? Nie, ona dalej żyje. Czy ta postać nie... Ta postać, bo Dominik jest rodzaju męskiego. Ale ona w sensie, że ta postać. Twoja postać ma związek z przestępstwem? Nie, nie ma związku z przestępstwem i nie jest graczem komputera, więc blogerem. Czy twoja postać posiada tatuaże? Nie. Czy twoja postać streamuje gry? Nie. Czy twoja postać... czy twoja postać rzuca w ludzi ostrymi przedmiotami? What the farsz? Nie! Czy twoja postać ma wasz kolor? Tak! Czy twoja postać jest raczej zwariowana? Tak! Czy twoja postać jest znana pod pseudonimem? Nie! Dominik Andrusieczko! Czy twoja postać ma niebieskie oczy? Nie! Pamiętam, nie wiem. Nie mam oczy siostry. Dobra, nie wiem czy mam oczy siostry. Czy twoja postać znana pod pseudonimem imieniem i nazwiskiem? Tak! To jest w ogóle Patryk Woźniak. Okej, kumbra moje, zgadnijmy się Ewelinę, dlatego że no tutaj widać z Dominikiem Andrusieczko sobie nie poradził Akinator, więc no nie będziemy dalej tutaj mu. Czy twoja postać pochodzi z Polski? Tak, Ewelina pochodzi z Polski. Czy twoja postać jest kobietą? Jest kobietą. Czy twoja postać ma dziecko? Nie ma dziecka. Czy twoja postać zna cię osobiście? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? Tak, no, youtuberką. Czy twoja postać jest blisko związana z Ameryką? Nie. Czy twoja postać pisze jakieś tam? Nie. Czy twoja postać kiedykolwiek spotkała się z kimś znanym? Tak. Czy twoja postać nie odnajduje skarbów, tak, mieszka z rodzicami? Czy twoja postać ma siostrę? Nie ma siostry. Czy twoja postać nie jest prawdziwa? Nie. Dobra, okej, ostatnią postacią, jaką sobie wybierzemy, nie będzie youtuber, jednak będzie to... Będzie to... No, kto to może być? Koza z Goat Simulator, dokładnie tak. Więc, czy twoja postać żyje w twoim kraju? Nie, nie żyje w moim kraju. Czy twoja postać gra w Gwiezdnych Wojnach? Nie. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Nie. Czy twoja postać nosi buty? Nie. Czy twoja postać stoi na dwóch nogach? Nie. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Tak. Czy twoja postać nie ma włosów w ogóle? Czy nie ma takich włosów, jak ludzie mają? Czy twoja postać jest gwiazdą muzyki pop? Nie. Czy twoja postać jest psem? Nie. Czy twoja postać ma kopyta? Tak. Czy twoja postać jest w stanie spełnienia? Nie. Czy twoja postać jest alchemikiem? Nie. Czy twoja postać ma córkę? Nie. Czy twoja postać jest rodzaju żeńskiego? Tak, koza, to jest rodzaj żeński, ta koza. Czy twoja postać ma skrzydła? Nie, nie ma skrzydła, no, chyba że na modyfikację, ale tak to nie ma skrzydeł. Czy twoja postać jest głównym charakterem w swoim filmie? Nie. Czy twoja postać, nie, bo ona nie ma swojego filmu, ma swoją grę. Czy twoja postać, nie ma związku z jabłkami, nie jest różowa, nie jest związana z kucykami, nie umie mówić.
Nie jest koniem, nie ma wózku kolorów, nie. Ej, jest związana z Minecraftem, bo jest taki easter egg Minecraftowy w jednej z map. Czy twoja postać pracuje w biurze? Nie. Czy twoja postać związana jest z Minecraftem? Nie. I krowa Minecraft. Czy twoja postać jest związana z mlekiem? Nie. Czy mleko kozie jest, ale nie w tej grze, no nie w Goat Simulator. Tak? Posiada kształt zwierzęcia, owszem, pochodzi z gry komputerowej. Czy miał... O kurde. Tak, walczy, nie jest Pokemonem. Nie jest związana z pająkami. Czy jest bardzo muskularna? No potrafi być bardzo muskularna, ale tak to od samego początku nie jest bardzo muskularna. Nie. Jest poniekąd zła. Nie ma zielonej skóry, no chyba, że się ustawi kameleon Goata, to wtedy może mieć. Czy twoja psa jest w kilku reklamach? Nie. Czy twoja psa jest mała? Nie. Czy twoja psa mieszka w zamku? Nie. Czy twoja psa ma w samej głowie? Nie. Czy twoja postać jest małżonką prezydenta? Nie! Czy twoja psa jeździ konno? Tak, koza jeździ konno, tak. Nie! Mieszka w lesie, nie wiem, gdzie ma być. I co? I świnka. Sam jesteś świnka. Koza z Goat Simulator. Goat Simulator, koza. No jest, przecież jest. Yeah.